Cukrzyca, jak sama nazwa wskazuje, nam się kojarzy z cukrem. Oczywiście, ale chodzi to o wysoki poziom cukru w naszym organizmie, a nie o to, ile tego cukru spożywamy. I pacjenci często mówią, przecież ja nie jem cukru, dlaczego mam cukrzycę? Dlatego między innymi, że masz otyłość, nadwagę i to powoduje właśnie ten nieprawidłowy metabolizm cukru we krwi. Nie jedzenie cukru nie chroni nas od bycia osobą zagrożoną cukrzycą. Otyłość może być generowana chociażby z nadmiaru spożywania tłuszczu. I to jest obojętne, czy to będzie tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, czy roślinnego. Po prostu jest jego nadmiar. Nie musi być duży, czy w ogóle dodatek cukru. Ale cukier to również energia. Energia, która bardzo łatwo nam się wchłania i tworzy tak zwaną taką zapasową tkankę tłuszczową. W związku z tym w końcu poprzez jedzenie słodkich rzeczy i generowanie właśnie nadmiaru kilogramów naszych możemy doprowadzić do cukrzycy, ale nie ma czegoś takiego, że ja zjem, nie wiem, ten batonik czy łyżeczkę cukru i dostanę cukrzycy. To w ten sposób nie działa.